Jacek Walczak jest już oficjalnie prezydentem Sieradza. Na drugiej w nowej kadencji sesji Rady Miasta złożył uroczystą przysięgę. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Gratulowali mu nie tylko radni, ale też żona i mama. Na sesji pojawił się również poseł Cezary Tomczyk. Prezydent już podczas kampanii mówił, że rozpoczęte inwestycje zaplanowane są na co najmniej 8 lat. Dlatego najbliższe 4 lata to będzie kontynuacja działań podjętych w poprzedniej kadencji. Gospodarza Sieradza czeka jednak trudny okres, ponieważ budżet nie wzrośnie. Przed wyborami radni nie zgodzili się bowiem na podwyższenie podatku od nieruchomości. W przyszłym roku konieczne będą oszczędności. Poszukiwanie za wszelką cenę oszczędności w środkach wydatkowaniu środków finansowych i pozyskiwaniu nowych dochodów. Na tym się będę chciał skupić i co najważniejsze, poszukiwanie nowych inwestorów. Nowa kadencja rozpoczęła się od podwyżki. Radni przegłosowali podniesienie prezydenckiej pensji z 10 do 12 tysięcy złotych brutto. Przeciw byli jedynie radni klubu Solidarni dla Sieradza. Na poprzedniej sesji Jacek Walczak zapowiedział, że po zaprzysiężeniu poda nazwiska dwóch wiceprezydentów. Tak się jednak nie stało. Pewne jest, że swoje stanowisko zachowa Cezary Szydło, od niedawna członek Platformy Obywatelskiej. Nadal będzie zajmował się drogami i inwestycjami. Drugim zastępcą Jacka Walczaka będzie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, ale wciąż nie wiadomo kto. Grupa radnych do mnie się zwróciła z tym, żebym się wstrzymał jednak z tą decyzją. Oni chcą jeszcze raz ją przedyskutować. Ja, ponieważ nie należę do osób w gorącej wodzie kąpanych, w związku z tym na ich prośbę zareagowałem pozytywnie. Ta grupa to oczywiście radni PiS. Nie wiadomo, dlaczego dotąd nie przedstawili swojego kandydata. Na pewno zdążymy i pan prezydent zdąży powołać wiceprezydenta takiego, jakiego wszyscy by widzieli i chcieli, żeby był. Mówi się o Rafale Matysiaku, szefie lokalnych struktur PiS. Ma już poparcie swojej partii. Być może radnych niepokoi to, jak wyborcy ocenią fakt, że ich kandydat nie mieszka w Sieradzu, a w Błaszkach. A może chodzi o to, że przegrał tam walkę o fotel burmistrza.